13 targi pracy zaczęliśmy od debaty. Debaty z pracodawcami dużych organizacji, które działają nie tylko na terenie Opola-Opolszczyzny, ale również województwa śląskiego. Ta debata była skierowana do naszych studentów, absolwentów również, osób generalnie kandydujących. Ona była bardzo ciekawa i pouczająca. Z jednej strony Kandydaci mogli usłyszeć, czego oczekują pracodawcy, ale z drugiej strony pracodawcy też poprzez zadawane pytania na czacie mogli usłyszeć, co, na co powinni zwracać uwagę w rekrutacji. Też nasza wspólna dyskusja pozwoliła nam na wymianę poglądów, aby też wymienić się swoimi doświadczeniami w rekrutacji, bo przecież każdy z nas te, te doświadczenia ma. Nam się zmienia rynek. Czasami jest rynek pracodawcy, czasami jest rynek pracownika, w związku z tym moglibyśmy naprawdę zwariować, kiedy, kiedy patrzeć na to doświadczenie i, i, i to byłoby jedyne kryterium. Szukamy naprawdę pracowników kreatywnych, otwartych, którzy... Chętniej i szybko się uczą, może nie zawsze mają wiedzę, ale mają postawę, którą, którą, która pozwoli im na zdobywanie tej wiedzy i doświadczenia w trakcie swojej pracy i czerpanie tej wiedzy i doświadczenia od pracowników, którzy niejednokrotnie już mają większe doświadczenie i większy staż pracy. Ponieważ dużo mówimy dzisiaj o pracy w zespole, i to jest ważne ale nie na każdym stanowisku jest tak szalenie istotne. Dlatego, że jeżeli chodzi o specjalistów, to bardzo często jest też tak, że to zespoły opierają się na ich specjalistycznej wiedzy, a oni jakoś muszą tą wiedzę nabyć, tak? Bardzo często bez towarzystwa zespołu. Więc z jednej strony większość ludzi pracuje w zespołach, to jasne, ale specjaliści są nam tutaj na przykład wyjątkiem. Mogą się szlifować w zespołach, ale nie muszą. W poszukiwaniu idealnego kandydata trzeba sobie zadać pytanie, że szukamy kandydata odpowiedniego do danej pracy, tak? Czyli od Odpowiednio dopasowanego kandydata. Myślę, że tak sami rekrutując, mamy jakieś 15% szans na to, żeby zrekrutować takiego idealnego kandydata na bazie CV i rozmowy kwalifikacyjnej. Stąd też firmy rekrutacyjne, które się w tym specjalizują, stosują wiele innych elementów i narzędzi do tego, aby testować doświadczenie kandydata, sprawdzać jego zdolności, jak też dopasowanie do stanowiska pracy. No myślę, że to jest dla wszystkich wyzwanie, bo każdemu zależy także pracodawcy, aby znaleźć kandydata najlepszego, najlepiej dopasowanego do środowiska, bo pamiętajmy, że przecież ta osoba musi posiadać nie tylko kwalifikacje twarde, ale także dopasować się do, do środowiska pracy, w którym będzie pracowała, także musi mieć też taką, takie umiejętności, aby tą pracę, którą ma wykonywać, wykonywała nie tylko dobrze, ale i chętnie, aby ta praca ją cieszyła, no bo wtedy, wtedy będzie tak naprawdę efektywna? Niektórzy twierdzą, że, że niekoniecznie trzeba studiować, żeby osiągać e, sukcesy w życiu, wspominany tutaj w czasie debaty, chociażby Elon Musk. W moim przypadku studia były potrzebne i, i, i cieszę się, że one były na Politechnice Polskiej. Obejrzałem debatę, ponieważ byłem za, zainteresowany, jak wygląda obecnie sytuacja na rynku pracy, jak wygląda podejście pracodawców do, do studentów. I mile się zaskoczyłem. W dzisiejszych, w dzisiejszych czasach pracodawcy bardzo sobie cenią, gdy studenci są już w trakcie studiów, w trakcie studiów są zainteresowani współpracą, praktykami, stażami. Myślę, że też takie targi pracy dają trochę luzu, bo wiadomo, młodzi ludzie zaczynający pracę mogą się trochę stresować, mogą jednak wyjść na kogoś, kogo nie są, bo. Mogą być energicznymi, przebojowymi ludźmi, ale przyjdzie rozmowa, na której zależy i nie jesteśmy w stanie wydusić słowa. Także akademickie targi pracy pozwalają na to, żeby poczuć się na swoim terenie, czyli u nas na Politechnice i porozmawiać z takim przedsiębiorcą.